Cześć. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku Czas na Kwas. Dzisiaj chcemy Wam z Sylwią powiedzieć o... głodówce. O głodówce. Możecie się zastanawiać, dlaczego na kanale, gdzie mówimy o psychodelikach, chcemy mówić o głodówce. A to ponieważ z Sylwią zaliczyliśmy już 4 głodówki na naszym koncie mamy. I zauważyliśmy, że jest coś takiego jak psychodeliczne aspekty, efekty bycia na głodówce. Ja wiem, że to jest niewiarygodne, ale... ale jest, zauważyliśmy bardzo dużo podobieństw takich właśnie emocjonalnych i fizycznych i psychicznych podczas głodówki, dlatego chcielibyśmy się z Wami tym podzielić, żeby pokazać, czego się tak naprawdę nauczyliśmy podczas tej głodówki i co tak naprawdę się dzieje takiego bardzo zbliżonego do takich właśnie spotkań podróży psychodelicznych. I również poprzez to, że tak porównujemy tutaj te dwie rzeczy, to nie tylko, że możecie się troszeczkę dowiedzieć więcej na temat głodówki jako takiej, ale troszeczkę dowiedzieć się więcej na temat w ogóle, jak działają psychodeliki, szczególnie medycyna roślinna, bo chyba bliżej tej głodówce do medycyny roślinnej, tak. Grzybom, ayahuaski, niż na przykład LSD, chyba tu się zgodzisz. No ale to co, to w takim razie po kolei. Na wstępie może szybko coś o głodówce dla tych, którzy nigdy o tym nie słyszeli. O więc właśnie tutaj z Sylwią zakończyliśmy naszą 4. głodówkę. A to znaczy, że nie jedliśmy nic, byliśmy tylko o wodzie przez ostatni okres 10 dni. Tak, ta ostatnia głodówka, którą zrobiliśmy, to było 10 dni. No i była to nasza 4. głodówka. Wcześniejsze głodówki, pierwszą mieliśmy 14 dni, drugą 20 coś. 25 ty miałeś chyba, no, tak? Ja tak. No coś po 20 parę. Trzecia uważam, że to była oszukana, więc się nie liczy. A dlaczego oszukana? Coś tam powiadałem chyba. Wydawało mi się, że to nie będzie miało znaczenia. Generalnie, przez takie okresy czasu byliśmy tylko w wodzie. I teraz tak, tutaj z góry mówimy, że nikogo nie namawiamy do tego. To nie jest zabawa. Do tego trzeba się odpowiednio przygotować, wyedukować. Więc broń Boże, nie róbcie na przykład głodówki tylko na podstawie tego, co tutaj usłyszycie w tym, co tutaj mówimy. Tak jak ktoś powiedział, bardzo ważna jest ta wiedza, bo ta wiedza po prostu uspokaja i po prostu też jesteśmy pewni, dlaczego my chcemy w ogóle robić tą głodówkę, bo to jest takie ważne pytanie, tak samo jak przy podróży psychodelicznej, dlaczego się tak naprawdę spotykamy z psychodelikami, z roślinami, z medycyną, to tutaj w przypadku głodówki warto też zadać sobie to samo pytanie, dlaczego w ogóle chcemy ją zrobić. No to dlaczego ty chcesz ją zrobić? Dlaczego ja? No. Jak to się stało w ogóle, że głodówka z tobą zarezonowała? No pierwszy raz o głodówce powiedział mi Piotr i ja Piotrowi powiedziałam o tym, że zdecydowanie nie jest to dla mnie, dlatego że ja mam drobną figurę i moim problemem przez całe życie było utrzymanie wagi. Moja waga zawsze mi spadała, więc to był zawsze dla mnie problem, więc głodówka i ja zdecydowanie mówiłam Piotrowi o tym, że nie, dlatego że ja obawiam się spadku tak mocno swojej wagi i obawiałam się również, że ta moja waga nigdy nie wróci do tego poziomu, do którego mam w tej chwili na przykład. Ale coś się zmieniło. Jak pojechałam na ceremonię ayahuaski, jak również w ogóle ta moja podróż z medycyną roślinną, z grzybami i z ayahuaską, i jak wróciłam, to poczułam się taka bezpieczna w swoim ciele, jak również z pełną akceptacją podeszłam też do swojego ciała i gdzieś poczułam o tym, że to taką akceptacją. Wydaje mi się, że to była ten rodzaj właśnie akceptacji do tego, jak wygląda bezpieczeństwo, że to moje czuję się bezpieczna i pełna z tym swoim ciałem. I poczułam, że to jest taki, nie, trudno mi jest to nazwać, ale że to będzie dla mnie dobre, że to właśnie da mi jeszcze taką większe zbliżenie się do tego połączenia ze sobą i ze swoim ciałem, zrozumienie też również swojego ciała. Czy jak powiem, że słowo intuicja, to się bardzo pomylę tutaj? No nie. Nie, no właśnie. Słuchajcie, generalnie w tym odkrywaniu świata, w tym jak idziemy przez świat, my się spotykamy z psychodelikami, ale
Po co my to właściwie wszystko robimy? No wszyscy chcą być szczęśliwsi de facto, nie? I lepiej się, dobrze się czuć. I dobrze się czuć. Głodówka jest tu jednym z takich elementów, który przez ostatnie lata sobie zdobywa na popularności. No i się okazuje, że niektórzy ludzie mogą być bardzo długo tylko o wodzie i żyją, prawda? Podczas gdy wiele ludzi na świecie w ogóle sobie nie wyobraża, że można zacząć dzień bez śniadania. Już na przykład w Biblii chociażby, ja wiem, że to są takie najstarsze zapiski, jedna ze starszych zapisków przynajmniej, jakie mamy, no wspomina o 40-dniowych głodówkach, postach, takie inne słowo na głodówce. Więc jest tutaj duże podejrzenie, które my właściwie potwierdzamy z naszego doświadczenia, że głodówka ma zdolności lecznicze. Tak, zdecydowanie. Między innymi, bo głodówka też ma taki aspekt religijny, do podchodzenia do ceremonii, chciałaś powiedzieć. Tak, że... tak, bo my również tutaj z Piotrem też właśnie, dlaczego? Intuicyjnie poczuliśmy o tym taką potrzebę, że przed spotkaniem przed ceremonią z grzybem czy z medycyną roślinną robimy sobie z Piotrem taką głodówkę przed. Taką, już nie taką długą. Niedługą, ale jakąś tam jest to taki rodzaj podarunku tak naprawdę chyba roślinie. Trudno powiedzieć, trudno to nazwać. To jest wiele aspektów takich metafizycznych, metafizycznych dosłownie, bo jest to połączenie. Ale gdzieś oboje tak naprawdę to poczuliśmy o tym, że to jest dobre i tak naprawdę to, tak jak Piotr powiedział, ta intuicja, no poczuliśmy o tym, że tak naprawdę chcielibyśmy to zrobić. Intuicja to klucz do wielu rzeczy. No w każdym razie głodówka sobie zdobywa na popularności przez ostatnie lata, między innymi dlatego, że taki pan z Japonii, naukowiec, się nazywa Yoshinori Ohsumi z Japonii. W 2016 roku dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie psychologii i medycyny i właśnie nagrodę była za odkrycia w dziedzinie autofagii. Autofagia to jest jeden z procesów, który zachodzi podczas głodówki w organizmie. Tu nie chcę się w szczegóły wchodzić, ale chodzi o wymianę komórek starych na nowe, czy coś takiego. Więc generalnie znalazł tutaj dużo takich pozytywnych aspektów głodówki. Co prawda on tam badał krótkie głodówki, nie wiem, jedno, dwudniowe być może trzydniowe, co najwyżej, ale czemu nie dłużej, czemu nie krócej, to jest ten... To jest cały czas ta głodówka, prawda? Więc sobie to zdobyło na popularności. Chcemy wam, bo generalnie chcemy wam powiedzieć tutaj o tych aspektach psychodelicznych, ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, to chcielibyśmy wam troszeczkę więcej powiedzieć, jak tutaj wygląda ta polska scena, czy też światowa scena głodówkowa, co wiemy, co nie wiemy i może troszeczkę o literaturze. Duże. No i na czym tak naprawdę też, na czym bazowaliśmy? Przede wszystkim na takim, bo to jest chyba taki pionier, prawda? Arnold Ehret. Nie, bo chciałem zaznaczyć, może Arnolda Ehreta. To jest ta książka, co prawda ona jest, to tłumaczenie jest po polsku i ona jest złe. Złe. Piotr mówi fatalne. Po prostu, jeżeli mamy opinię zrobić, słuchajcie, pięknie wydana książka. Ja rozumiem, że ona została wydana na skrzydłach popularności głodówek. Ehret jest naprawdę jednym z pionierów XX wieku, jeśli chodzi o głodówki. Ma straszne duże doświadczenie. No i ta książka... Ktoś to przetłumaczył z angielskiego na polski i niestety zrobił to bardzo źle według naszego znajomości języka polskiego. Ale książka jest bardzo dobra. Tak, okładka jest śliczna. Książka w ogóle jest bardzo dobra i bardzo jest... Po angielsku. Tak, po angielsku. Dlatego mówię. Książka jest bardzo dobra i naprawdę warto ją przeczytać, jeżeli w ogóle decydujecie się na głodówkę. On w ogóle ma bardzo duże doświadczenie, on bardzo dużo eksperymentował odnośnie głodówki i ta książka jest naprawdę genialna pod względem
takim merytorycznym i co jest bardzo ważne o tym, jeżeli decydujecie się na głodówkę, bo w czasie głodówki jak gdyby zdarza się bardzo dużo różnych doświadczeń i bez wiedzy tak naprawdę, co tak naprawdę może się stać na głodówce i jak się my czujemy na głodówce, może być wam bardzo, bardzo trudne, jak wiesz, możecie po prostu spanikować gdzieś, przestraszyć się bardzo tego wszystkiego, co się z wami dzieje. Więc ta wiedza to jest taki naprawdę bardzo duży klucz. Tak, dlatego polecamy naprawdę tą książkę, bo... Ale w wydaniu angielskim. W wydaniu angielskim. Ja się będę przy tym upierał. Ja naprawdę doceniam wydawców tej książki, że w ogóle wpadli na taki pomysł. Fajna okładka, fajne wydanie, ale... No kurczę, widocznie, ewidentnie tłumaczący to tak też nie rozumiał tej książki, czytając ją i przetłumaczył ją na polski, nie wiem... Nie, Piotr, wiesz co, wydaje mi się tym, że tutaj... Wprost, albo z komputera. To jest wydaje mi się, takie automatyczne tłumaczenie tak naprawdę, bo tutaj... No dobrze, już nie będziemy się rozwodzić nad tą książką. Takie błędy... logiczne. No, stylistyczne po prostu. Stylistyczne, logiczne, no dobrze. Druga taka książka, to już pewnie ci, którzy mają te jakieś tam głodówki za sobą, to bardziej są obeznani, bo jest dużo bardziej popularna ta pozycja, czy też ta pozycja Gennady Malachow, lecznicza głodówka, to tam, bo to zostało przetłumaczone na język polski dość dawno, bez tych błędów, bo Gennady jest pochodzenia, no cóż, nie wiem czy Rosja, ale tam za wschodniej granicy, więc to było na pewno łatwiej chyba przetłumaczyć. I teraz tak, taka różnica tutaj właśnie, ja to cały czas podkreślam, Arnold Echlet żył w latach 1866-1922. On umarł na początku wieku, podczas gdy Gennady Malachow urodził się w 1954 roku. Do tej pory żyje i jak dobrze pamiętam, to na swoim koncie ma chyba jedną głodówkę zrobioną, wiesz. Tak. Nie, tutaj proszę mnie tak dokładnie nie cytować, ale tak mi się wydaje, że mi się obiło. Gennady Malachow po prostu głównie zebrał informacje dostępne na świecie i napisał książkę, podczas gdy Arnold Echlet był takim wręcz samoułkiem, można powiedzieć, od początku, bo miał bardzo poważną chorobę, która zdyskwalifikowała jego pójście do wojska. On był właściwie przekreślony i on wyleczył to wszystko. No w każdym razie tutaj chcieliśmy... Znaczy, ale warto jakby przeczytać dwie książki, w ogóle zapoznać się z literaturą dostępną, żeby samemu zdecydować, co jest dla nas dobre, co też dla nas jest niedobre. Tak, oczywiście. To jest takie najważniejsze, bo też nie musicie zgadzać, tak jak w książce Alberta Echleta jest dużo takiej, dużo, no ale są jakieś takie informacje, które tak naprawdę kompletnie do mnie nie przemawiają, więc wydaje mi się o tym, że kluczem jest do tego wszystkiego o tym, żeby po prostu zdobyć tą wiedzę i zobaczyć, i przyjąć to, co tak naprawdę dla was jest na takie, czujecie, że dla was jest dobre. No bo nie ma wiedzy absolutnej i też każdy popełnia błędy, więc zawsze to trzeba mieć ten dystans do tego wszystkiego. Z mojej perspektywy Arnold Echlet bardzo podchodzi do głodówki tak, w taki sposób jak do natury. No wiesz, o co tak, chodzi. Tak, to prawda. Taki tak. Bardzo na wyczucie, na intuicję można by powiedzieć, albo na taką logikę, która... gdzieś mu się pojawiła w głowie i na przykład i jednym z takich rzeczy, które lubię bardzo powtarzać po Echlecie, jest to, że Arnold Echlet mówi na przykład, jak się rozchorujesz, masz przeziębienie, dziecko ma przeziębienie, to zobaczcie, że automatycznie głód od nas odchodzi. I to tak jakby ciało samo prosiło o tą głodówkę. Teraz nie chcę jeść, teraz rozpocznę proces leczenia. Dokładnie. I właśnie tak Arnold Echlet ujmuje tutaj wiele rzeczy na taki, można powiedzieć, zdrowy rozsądek, który powstaje z obserwacji natury chyba. Tak, obserwuje swoje ciało i przede wszystkim obserwuje swoje ciało. Patrzy, co tak naprawdę, w jaki sposób to jego ciało reaguje na głodówkę i patrzy o tym, w jaki sposób w ogóle my, właśnie tak jak powiedziałeś odnośnie tej choroby, jak jesteśmy chorzy, to jaką informację przekazuje nam ciało. I jakby ta, jak czytając tą książkę, tak ma się wrażenie o tym, że ma on takie bardzo fajne, dobre połączenie z naturą i ze swoim ciałem, takie zrozumienie, przynajmniej stara się bardzo zrozumieć to, co dzieje się z jego ciałem i tą właśnie wiedzę przekazać nam. No dobrze, to tutaj mówimy, że ta głodówka to jest system leczenia, uzdrawiania, no to co ona w końcu leczy? Jak to myślisz, że moglibyśmy skomentować, bo
Znaczy, chcesz zacząć? Co leczy tak naprawdę? No, wszystko leczy. Wszystko może wyleczyć. I zarazem nic. Z drugiej strony my z Piotrem nie borykaliśmy się z żadnym z takich mocnych schorzeń, co moglibyśmy powiedzieć o tym, że nam te schorzenia wyleczyły. Ale bazujemy też na informacjach ludzi, którzy już przeszli różne głodówki i te głodówki pomogły im wyleczyć na przykład nadciśnienie, jak również takie różne, jakie jeszcze choroby? No naprawdę różne, wiecie, jakieś choroby skóry, coś komuś wychodzi i tak dalej. To później się okazuje, że to znika. I teraz ja chciałem zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, głodówka to jest tak, leczy, nie leczy, tak? Tu kto jak co uważa, my nie lekarze, nie mówimy, że leczy, ale niektórzy mówią, że leczy. Troszeczkę działa, wiecie, jak psychodeliki. Bo jest takie powiedzenie, na psychodelikach nie dostajesz to, co chcesz, tylko to, co potrzebujesz w danym momencie. I na przykład, jeżeli ty idziesz na głodówkę, bo masz jakiś problem, nie wiem, ze skóry, masz tam, no coś ci tam wyskoczyło, na przykład, tak? Trądzik jakiś, to się okazuje, że głodówka najpierw cię nerka będzie boleć, później serce, skończysz tą pierwszą głodówkę, nadal masz trądzik. Idziesz na drugą głodówkę, boli cię noga, podtarz tej głodówki i tak dalej, nadal masz ten trądzik. Idziesz na tą trzecią głodówkę, trądzik znika. Czyli to, wiesz, tak jak ta natura, ten organizm leczy w tej kolejności, w której to musi być wyleczone, żeby w końcu dokładnie wyleczyć to, co chcesz. Co też jest w tym wszystkim ważne, bo ja często to powtarzam, bo dla mnie to jest takie bardzo ważne, że tutaj potrzebny też jest to ten czas, bo my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że idziemy do lekarza i dostajemy jakąś pigułkę, jakieś lekarstwo i od razu nam przechodzi ból. Tak jak w przypadku psychodelików, potrzebny jest ten czas na to, żebyśmy się uzdrowili i żebyśmy uleczyli te wszystkie nasze zranienia z przeszłości, które gdzieś tam pojawiły się w naszym życiu i te różne, żeby to zaleczyć, uleczyć. Tak również w przypadku głodówki też jest potrzebny czas. Musimy znać sobie czas. Nie zawsze w przypadku pierwszej głodówki jesteśmy w stanie wyleczyć wszystko, z czym się borykamy. Czasami potrzebny jest też ten czas, ale to nie tylko i wyłącznie głodówka jest w stanie nam to zrobić, bo też wszystko dookoła jest istotne, czyli nasza dieta, nasz sposób, nasze funkcjonowanie, czyli stres. To wszystko, czym się otaczamy dookoła, tak naprawdę to jest taki bardzo złożone, więc my trochę jesteśmy nauczeni, że jedna pigułka rozwiązuje cały nasz problem, a tutaj natura nas uczy o tym, że to jest takie działanie kompleksowe, jak również musimy zadbać o nasze wnętrze, ale to wszystko też na zewnątrz też jest bardzo istotne, czyli to, czym będziemy się karmić, jeżeli pójdziemy na głodówkę, wracamy do starych nawyków, to niestety nie możemy liczyć na to, że to zostanie uleczone, dlatego że znowu karmimy się złymi rzeczami. Jeżeli nadal przebywamy w środowisku, które nam nie służy i otaczamy się ludźmi, którzy są dla nas, nam nie służą, to również tak naprawdę bardzo wpływa na nasze wnętrze, więc musimy pamiętać o tym, że natura nas uczy, żeby dbać o siebie kompleksowo, w każdym aspekcie. Czy zgodzisz się, że głodówka, tak samo jak psychodeliki, uczy zaufania, cierpliwości, determinacji? Zdecydowanie, w szczególności, możemy już pewnie teraz o tym powiedzieć, prawda? W szczególności o tym, ta ostatnia głodówka, z Piotrem przeszliśmy, tak. To była jedna z najtrudniejszych głodówek, które mieliśmy. Najkrótsza. Bo z reguły na każdej głodówce, z tego, co my się w naszej wiedzy, ma się lepsze dni i gorsze dni. A tutaj pierwszy raz spotkaliśmy się z Piotrem z tym, że całe 10 dni były dla nas naprawdę ekstremalnie trudne, co też jest takie bardzo podobne w przypadku psychodelików, że na nic nie ma reguły, że niby już wiesz bardzo dużo na temat głodówki. Wydawało nam się o tym, że my z Piotrem już wiemy, tak naprawdę wiemy, jak ona przebiega, jaki jest ten proces, co nas spotka, że mamy gorsze dni, ale poczujemy się 2 dni źle, ale za chwilę będziemy się czuli coraz lepiej, a tu okazuje się, że całe 10 dni
dni czuję się źle. I to czuję się źle i fizycznie, i psychicznie. Ja to nazywam błędem pierwszego razu. Występuje w psychodelikach i w głodówce, czyli po pierwszym razie doświadczeniu, no ja to już wiem wszystko, no nie? I wtedy dostaje zawsze ten pstryczek w nos, a nie, to mi się tylko wydaje, że ty wiesz wszystko. I właśnie tym razem głodówka nam dała ten pstryczek w nos, była zupełnie inna niż inne, dlatego nie nagrywaliśmy długo, teraz postaramy się nadgonić, ale przede wszystkim właśnie to jest ten aspekt psychodeliczny taki, tego nauczyciela, który chce ci właśnie, da ci pstryczek w nos troszeczkę, nie, ty jeszcze nic nie wiesz. Ty się cały czas uczysz, no nie? A to jest kolejna lekcja. Więc to jest właśnie takie duże podobieństwo tutaj do psychodeliku. Jeszcze takim dużym, z czym ja się spotkałam, to takie spotkanie z tymi swoimi słabościami, bo ja z tymi słabościami spotykam się na ceremoniach, na spotkaniu z grzybem, z ajołaską, jak również tutaj na tej ostatniej głodówce spotkałam się z taką, z tymi wszystkimi swoimi słabościami, takimi fizycznymi, bo byłam bardzo słaba, jak również takimi psychicznymi, bo byłam taka bezbronna, czułam się bardzo bezbronna w tym i swoim ciele i w tym swoim umyśle, taka patrzyłam na siebie, że jestem taka delikatna w tym i gdzieś muszę się to zaakceptować, że też się tak czuję i też się przede wszystkim zaakceptować, że się tak czuję, że jestem w takim stanie, jak również zaakceptować to o tym, że nic nie jestem w stanie zrobić przez te 10 dni, że jedyną rzeczą, o której marzę, to tylko i wyłącznie o tym, żeby leżeć i że pójście na spacer jest dużym wysiłkiem, a włączenie komputera i cokolwiek zrobienie to już w ogóle jest niemożliwe. I musiałam spotkać się z tymi wszystkimi słabościami, co jest takie bardzo było dla mnie uderzające, bardzo podobne właśnie przy doświadczeniach psychodelicznych, kiedy ja muszę zaakceptować siebie w wielu formach. Nie tylko tej aktywnej i kreatywnej, jak również tej takiej bezbronnej, słabej, i poddać się temu. I zaakceptować to. I dla mnie to było naprawdę takie niezwykłe, bo ja musiałam po prostu przez te 10 dni przyjąć to, że ja się tak czuję, że ja też taka jestem. Wiesz, i że ja też mam prawo też taka być. Ja się tak domyślam, że na przykład typ pracoholika, ale nie tylko, to jest tylko taki przykład, może mieć bardzo duży problem, żeby w ogóle pójść na gotówkę. Bo jak on ma teraz nic nie robić? Wiesz, ale nie, że bo nie chce. Tylko, że nie może. To są takie właśnie aspekty, bo... Bo czy jeszcze warto zaznaczyć, bo często właśnie na głodówce ma się taki bardzo kreatywny umysł, taki... I myśmy mieli to wcześniej. Zawsze, takie wiesz, pomysły wpadają ci fajne do głowy. Wydaje ci się, że masz taki bystry ten umysł, prawda? Tak jest. A tu raptem na tej głodówce ostatniej ja miałam wrażenie o tym, że nie mogę sobie przypomnieć wielu rzeczy. Mój umysł był taki śpiący, zawieszony, nieobecny tak naprawdę. Wiesz, generalnie tak jak to pisze. Echret o tym nie pisze. Małachow o tym pisze. Mm-hmm. To Małachow pisze o tym, że jest górka dół, czyli raz się czujemy lepiej, raz gorzej i on jeszcze pisze o tak zwanych przełomach, czyli takich wyjątkowo trudnych, krytycznych momentach, które występują co ileś dni. Echret akurat właśnie o tym nie pisze, dlatego też go chyba za to cenię, bo faktycznie myśmy doświadczali tych lepszych i gorszych dni, to co właśnie Sylwia mówiła, ten taki umysł właśnie klarowny, super, a później czuliśmy się źle, czyli to było tak według książki Małachowa, tylko że te przełomy nam trochę nie wypadały w te dni, co Małachow pisał, ale teraz to zupełnie nie zadziałało. Teraz mieliśmy cały czas zły czas, a czasami jeszcze gorszy, prawda? Tak, a czasami jeszcze gorszy. Czyli trochę było zły, dobry, ale nie było dobry. Ale nie było dobry. Nie mieliśmy było energii. Tak. Ja na poprzednią godówkę potrafiłam ćwiczyć intensywnie i miałam bardzo dużo energii, a tutaj tak naprawdę to wstanie z łóżka tak naprawdę było ogromnym wysiłkiem. Ciągle byliśmy naprawdę bardzo, bardzo słabi w tym. Zawsze, bo to jest naturalne, że jest się słabym podczas godówki. Tak, ale są te dni czasami, kiedy człowiek wstaje i nie wie, skąd ma po prostu energię i może iść pobiegać. Tym razem po prostu nic i znowu to jest identycznie jak w tych psychodelikach. My myślimy, że już wiemy jak jest. My wszyscy ludzie mamy taką naturę,
spróbować coś i starać się to opisać. Ubrać w to ramy, wydaje nam się, że tak jest. Jeżeli dotykamy głodówek i psychodelików, to nie ma nic błędnego. To cały czas trzeba mieć ten dystans, ten skulony ogon. Ja nic nie wiem, ja się uczę. Oczywiście dbać o wszystko. Przede wszystkim to, czego się też nauczyliśmy, nie? Przede wszystkim jeszcze taki element się pojawił, taki, który w ogóle mnie zaskoczył w ogóle, żeby był, że w pewnym momencie poczułam strach, że w ogóle już będę się zawsze tak czuła i że nie uda mi się, że ten mój stan w tej chwili na głodówce, kiedy czuję się słaba i nie mam energii, że mój umysł jest taki zawieszony i też również słaby, że w ogóle zostanę już w tym stanie, że ja już się po prostu tego stanu nie wydostanę. Taki bardzo podobna myśl, która się pojawia czasami na właśnie na psychodelikach, że na przykład wariowaliśmy albo tak, coś i nam już tak zostanie, prawda? I gdzieś w tym wszystkim uczepiłam się tej myśli, którą się właśnie nauczyłam dzięki psychodelikom, żeby zaufać. Jak już nie wiem, co się dzieje i jak już jest, nie wiem, co mam tak naprawdę zrobić i jestem w tym stanie, to jedyną rzeczą, która mi pozostaje, no to zaufać. Muszę zaufać, że będzie dobrze. Że będzie dobrze. I ta lekcja zaufania po prostu. Mam wrażenie o tym, że psychodeliki nas tego uczą, ale my się uczymy tego na każdym kroku w naszym życiu, że nie jesteśmy w stanie kontrolować sytuacji i tak, w zasadzie to niewiele rzeczy jesteśmy w stanie kontrolować. I jedyną taką najważniejszą rzeczą, którą należy po prostu, fajnie byłoby znaleźć to w sobie, to zaufanie po prostu. Trzeba zaufać, że wszystko, co się dzieje u nas na świecie i wszystko, co nas spotyka, jest naprawdę dla naszego dobra. Tak, dlatego na przykład jak ktoś jest niedoświadczony, czy tam nie czuje się na siłach, to niech to robi pod okiem specjalisty, bo ta granica pomiędzy zaufaniem a że coś jest nie tak, może być też cienka, jak najbardziej, prawda? Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Nie wiadomo. Ci mówią ufaj, a ja tu umieram, prawda? No bo wiecie. Tak, jak najbardziej. Ja tu na ostatniej głodówce miałem taką jedną noc, że naprawdę kładłem się już spać i już się żegnałem sobie. Mówię sobie, ja już chyba nie dożyję do ranka, umrę. No ale przeżyłem. Nie, to był koszmar, naprawdę. Ale generalnie takiej reguły, jaką się trzymamy, za każdym razem, jak następuje ten, nazwijmy to przełom, ten naprawdę kryzysowy moment i chcemy, bo wtedy naturalnie chce się wyjść z tej głodówki, czyli zacząć z powrotem jeść, to sobie zawsze mówimy okej, ale jutro, następnego dnia i bardzo często się okazuje, że tego następnego dnia jest ta sytuacja, to uczucie, ta nasza kondycja, że się wyrażę, tak, samopoczucie się tak polepsza, że wtedy mamy siłę kontynuować tą głodówkę, więc zawsze wychodzimy, jeżeli już jest kryzysowa, na następny dzień i w zaufaniu, ale tak jak mówię, trzeba mieć zaufanie do siebie, do natury, do swojej intuicji. Do wiedzy. Ta wiedza jest też bardzo ważna, w jaki sposób przebiega ta głodówka i że to, że się czujemy źle, po prostu ma miejsce, bo ty, Piotr, to mówisz, że jesteśmy na store operacyjnym natury. To Echlet powiedział. Tak? Myślałam, że to ty powiedziałeś. Nie, to ja przecież cytuję mistrz. to ja zawsze mówię o tym, to mój Piotr powiedział. No to dobrze, to nie Piotr powiedział, ale równie mądry człowiek. Ale jak ja to mówię, to ładnie brzmi. Ale równie mądry. Równie mądry człowiek powiedział właśnie, że jesteśmy na stole operacyjnym natury i tam po prostu możemy się czuć bardzo różnie. Co jeszcze tak naprawdę... Ja wiem co. Co? Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do czegoś, zanim powiem następne. Dobra. Bo pewnie o relacji z jedzeniem byśmy chcieli porozmawiać. A, tak. Nie, jeszcze wiesz co, jeszcze chciałam o tych przepływających myślach takich, które się... To powiedz, a później zrobimy małą przerwę, niespodziankę. Aha, tak? Co prawda tego ja nie zaobserwowałam na tej głodówce, ale na wcześniejszych swoich głodówkach, jak bardzo szybko myśli się zmieniają. Czyli, nie wiem... Miałam taki moment, że spojrzałam na swoje ciało i rozpłakałam się i pomyślałam, Boże, jestem na głodówce, jestem taka wychudzona, że okropnie wyglądam i to było takie przerażające. Zobaczyłam taką brzydką kobietę po prostu po drugiej stronie i rozpłakałam się i za parę minut tak naprawdę spojrzałam na to samo ciało, na tą samą twarz i zobaczyłam,
zdrowe, ładne ciało. I to jest, było dla mnie niesamowite, jak bardzo szybko ta, te moje myśli po prostu opinia się bardzo zmieniła. Bardzo mnie to dużo nauczyło. To doświadczenie pokazało mi o tym, że jeżeli w takim normalnym swoim życiu teraz, w takim funkcjonowaniu mam takie gorsze dni i czasami pojawiają się takie myśli, to myślę sobie, okej, okay, dam sobie czas. Poczekam. Te myśli teraz, jakie są w tej chwili, one za chwilę, za godzinę, następnego dnia mogą być zupełnie inne i to doświadczenie bardzo dużo mnie nauczyło takiego nieprzywiązywania się i nie wpadania tak bardzo głęboko w te myśli, bo one często tak naprawdę się bardzo szybko zmieniają. Ale to doświadczenie było takie niesamowite, bo to wydarzyło się w ciągu 5 minut po prostu, jak szybko się to zmieniło. Wiesz, to jest odwieczne pytanie, nad którym ja z Sylwią się zastanawiamy głównie podczas życia, czyli wszystkiego, co nam się zdarza, jak rozmawiamy o tym, jak się czujemy. Pytanie jest takie, czy to myśli powodują o tym, jak my się czujemy? Czy to, jak się czujemy, wpływa na nasze myśli? Zastanówcie się nad tym, dajcie nam znać może, jak macie odpowiedź na to pytanie. Pytanie głęboko filozoficzne. Teraz tak, możemy tak, dalej? Tak, tak. Bo, a jaką masz niespodziankę? Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, bo myśmy rozmawiali wcześniej o tym uzdrawianiu. Jak leczy głodówkę, tak? Aha, To ja chciałem koniecznie wspomnieć tutaj o swojej nocy troszeczkę. Bo ja miałem kiedyś wypadek, rozharatana noga, połamana na części, poskładana. Masakra, ponad 20 lat temu. I przez cały czas ta noga w sumie była dobra. Nic się jej nie stało, ale mniej więcej rok, może półtora roku temu zaczęły się bardzo mocne bóle tej nogi. No i poszedłem do lekarza, mówił mnie, nie, że to już jest po prostu zużycie materiału, że się z tym nic nie da zrobić. Jedyne, co mi zostało, to bardzo silne, uzależniające leki przeciwbólowe, takie wiecie, heroinka, morfinka, nie? Tam od Big Pharmy, ładnie zapakowane i drogie. Ale no to oczywiście u mnie to jest, nie ma opcji. I teraz jak robiliśmy pierwszą głodówkę, pamiętasz, trzeci dzień, ja tego nie zapomnę, to tak mnie bolała ta noga, że myślałem, że ją sobie wykręcę. Znaczy się wyrwę, bo jeszcze jest niewkręcana, prawdziwa. Tak mnie bolała i wtedy gałki oczne mnie strasznie bolały. I teraz robimy czwartą głodówkę. Ona mnie tak specjalnie nie bolała, tak troszeczkę, ale od połowy głodówki do teraz ta noga mnie nie boli, a już minęło no, prawie tydzień bez dnia czy dwóch od zakończenia naszej głodówki, więc stało się tutaj coś w tym organizmie, że ta noga mnie... Chyba to jeszcze czekamy. Jeszcze czekamy, bo wracamy teraz troszeczkę do żywienia. My z Piotrem tak lubimy tylko chodzić po górach, no. Więc liczymy na tym, że Piotra noga... Trzymajcie kciuki. A stan już ostatnio był taki, że de facto po 15 minutach chodzenia po płaskim ja zacząłem kuleć, więc od tygodnia cieszę się normalnym chodzeniem bez bólu. I wierz mi, że to jest rewelacyjne uczucie. To jest coś pięknego. I to, wiesz, to też pokazuje to, o czym ty mówisz, że potrzebny też jest czas. Czas jest potrzebny, taki... Czasami nie wystarczy no jedna głodówka. To są 4 głodówki dokładnie. Już zrobione. Czasami właśnie odnośnie połączenia tego z psychodelikami. Czasami wydaje nam się o tym, że jak spotkamy się raz mamy ceremonię ajołaski, ceremonię z grzybem, to już tak naprawdę rozwiąże wszystkie nasze problemy. Tak naprawdę potrzebujemy czasu, tak naprawdę, żeby to zrozumieć, żeby to wszystko się ułożyło, że potrzebujemy może jeszcze tak naprawdę tego spotkania. Tak naprawdę potrzebny jest nam ten czas. My naprawdę musimy się tak naprawdę w tym naszym świecie nauczyć, że tutaj nie ma takiego rozwiązania tego, co nauczyły nas firmy farmaceutyczne, że dają nam pigułkę, która jest, bo ona jest tak naprawdę oszustwem takim tak naprawdę, bo ona tak naprawdę nie leczy nas. Maskuje. Ona tylko maskuje tak naprawdę i wydaje nam się o tym, że zostaliśmy wyleczeni. Chociaż niektóre też pomagają, no ale... Nie. A tutaj tak naprawdę potrzebne jest to zaufanie i ten czas. Dokładnie. Więc tak jak mówię, z tą nogą się jeszcze historia tutaj nie rozwiązała, ale sam fakt, że ja już teraz tydzień chodzę, to już jest duży znak, że może coś w tym kierunku, że może będzie lepiej, ale ja wiem, że ona jeszcze nie jest na 100% zrobiona, ale to, co się teraz dzieje, już mnie zachęciło do tego, żeby znowu dobrze się odżywiać,
i ewentualnie podejść znowu do gotówki za jakiś czas, wiesz, bo to jest krok po kroku. Dokładnie, no, powoli. No ale jeszcze mam niespodziankę taką zdrowotną tutaj. Tak, jaką? Ale bo jeszcze chciałam powiedzieć o tym, co poczuliśmy odnośnie jedzenia. To niespodziankę chcesz powiedzieć o jedzeniu. Jaką niespodziankę? No bo mówiłem o nodze, a tutaj pamiętasz, miałem kiedyś taki ganglion cyst tak zwany. Powiedz faktycznie, nie mówię, no, nie masz go. No nie ma. Ale kiedy zginęła się teraz? No, tak? Nie mówiłeś nic. Wow, niesamowite. Taka, to dla mnie też niespodzianka, bo Piotr miał zawsze taką tutaj... taką... No, taka twarda, to wyglądało jak kość, ale to nie była kość, to jest jakaś chrząstka, czy... A, to niespodzianka. Proszę, dla mnie też. Dwa piękne nadgarstki, prawda? Więc słuchajcie, cuda. No cuda, tak, cuda. No. Cuda, trochę się trzeba pomęczyć na tych cudach. To tak jak na doświadczeniach psychodelicznych. Tak. Tam też jest, te doświadczenia psychodeliczne potrafią być piękne, ale potrafią być też naprawdę ekstremalnie trudne. Tak jak właśnie głodówka potrafi być, można ją przejść też łagodnie, ale może tak jak w naszym przypadku ostatnio potrafiła nas po prostu położyć na te 10 dni i to nie w takim stanie, że się relaksowaliśmy, tylko takie... Nawet odpoczywać nie można nawet było odpoczywać na było, to tak, bolało nas naprawdę całe ciało. A co też warto zaznaczyć o tym, że my z Piotrem... Nie mogę powiedzieć o tym, że prowadzimy jakieś takie może, ale prowadzimy w miarę dobrymi rzeczami się żywimy i nie jemy. Przynajmniej... No ja się zaniedbałem ostatnio wcześniej, no ale. To ja prowadzę w miarę okej. Okay. Ja nie złodyczę. Dobra. No dobrze, to a propos jedzenia już zaczęłaś, to jak się zmieniła nasza relacja z jedzeniem? W ogóle jak się zmienia chyba z każdą głodówką się zmienia. Tak, ta ale relacja, tutaj się, a tutaj się stało się jeszcze coś takiego zupełnie innego. Ale i to może od tak, podstaw, a później tak. Ten wyjątek, co się stało innego. Jak relacja się z jedzeniem zmienia, no to że przede wszystkim chce się jeść rzeczy surowe. Surowe, dokładnie. Naturalnie wracamy do tak zwany raw food, to się nazywa? Tak, i co jest ciekawe, dlatego że bo tam się czuje najwięcej smaku, bo te rzeczy ugotowane po prostu czujesz, jak je zjadasz, że tam jest, że ta marchewka, przypuśćmy, tam po prostu jest pozbawiona wszystkich fajnych rzeczy. Więc po co mam jeść tą gotowaną marchewkę, jak tam praktycznie nic nie ma? Więc muszę zjeść tą marchewkę. A w tej surowej marchewce czuję naprawdę jej smak. Wiem, to brzmi. Ale to jest takie naprawdę niesamowite. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że tak bardzo trudno dostać jest często dobre owoce i warzywa. W zależności, gdzie się mieszka. Ja na przykład tęsknię bardzo za smakiem pomidorów, którego tutaj nie ma. Nie ma w Europie, słuchajcie, pomidorów smacznych. Nie, może jeszcze. Ja. Może jest. Dobra. Co jeszcze? Słodycze. Ja jestem ciasteczkowym potworem. Głodówka nie jestem. Po prostu nie mam ochoty. Po głodówce na słodycze, nie wiem, coś się wyłącza. Ja wiem, bo ja zajadam stres akurat. Jak się pojawią ciężkie momenty i stresowe rzeczy, to być może znowu chwycę, ale taki jest tutaj ten proces, że bez problemu odstawiamy. Tak samo wiele ludzi chwali się łącznie, znaczy i z nami może potwierdzić, że na przykład automatycznie odstawiałem kawę. Ci, którzy od kawy byli w miarę uzależnieni, to nie ma problemu po głodówce w ogóle jakby nie wracać, czy też przez długi czas. Tak, ta kawa wydaje się jest kwaśna i niedobra. W ogóle ja w tej chwili to w ogóle za nią nie tęsknię. Chociaż już przez jakiś czas w ogóle piliśmy kawę taką zbożową z Piotrem. Tak, no a teraz po prostu nic. Najlepiej sok z pomarańczy, czy no wiecie, coś co jest życiem, coś co jest energią. Zdecydowanie. Tak łatwo się to mówi, ale tak to naturalnie w sumie wychodzi. Najtrudniejsza jest ta głodówka. Zrobić tą. A chociaż niektórzy, ostatnio ty mówiłaś, dziewczyna jakaś tam właśnie w internecie, pierwszą głodówkę robiła 30 chyba kilka dni. Tak, 34 dni. Więc czasami to przychodzi łatwo. Tylko co prawda ona prowadziła już, jest weganką, więc bardzo długi czas, więc je dużo dobrych rzeczy, więc to też ma bardzo duże znaczenie, to jej przygotowanie, że jej organizm tak naprawdę gdzieś może łatwiej to
prostu przeszedł przez tą głodówkę, tak. Bo też inne życie prowadziła. Ona też jak gdyby trochę zmieniła swoje życie, mieszka w takim dobrymi rzeczami się otacza dookoła. Dokładnie, to już mówiąc tak o przygotowaniu, co powiedziałaś, nie będziemy się tu rozwodzić, ale bardzo ważne jest to, żeby przed głodówką odstawić jak najwięcej syfów tak zwanych, czyli niedobre jedzenie, leki, o ile kto może, tak? Bo to po prostu im bardziej ten organizm jest zasyfiony tymi niedobrymi rzeczami, tym później trudniejsza jest ta głodówka i tak zwanych dużo toksyn się po prostu wydziela i to jest takie ciężkie, więc albo trzeba ją po prostu szybciej przerwać, później... I podchodzić kilka razy tak naprawdę. Ale jeżeli się przygotujemy i odpowiednio długi czas przed jemy już zdrowe rzeczy, to później i łatwiej i dłuższą to można zrobić głodówkę, więc to jest na tyle temat tego przygotowania. Na temat wychodzenia z głodówki jest bardzo ważne wychodzenie. Tak, myślę, że to wychodzenie... To jest właściwie najważniejsze, niemalże. No, to jest równie ważne. Równie ważne, tak jak sama głodówka, jak również wychodzenie z głodówki, bo robimy tą głodówkę, żeby później tak naprawdę też prowadzić ten zdrowy tryb życia, to co wcześniej mówiłam. No, jeżeli wrócimy znowu do starych swoich nawyków, to tak naprawdę też wrócimy do tego stanu psychicznego i fizycznego i tych naszych wszystkich boleści, które gdzieś tam mamy w sobie i one powrócą, bo najważniejsze jest to, żeby te powolutku, te wszystkie nawyki, które nam nie służą, żeby je odrzucać. Czasami nie da się tego wszystkiego zrobić od razu, więc robi się to często stopniowo, ale ten okres wychodzenia jest bardzo, bardzo ważny i ważny bo my tak naprawdę na nowo się programujemy. Odbudowujemy ciało. Ciało i programujemy też programujemy się na nowo, na nasze nowe nawyki, więc tak. I dłużej będziemy jedli, zdrowo się odżywiali po wyjściu z głodówki, tym tak naprawdę najlepiej dla nas. Trudniej nam będzie wrócić do starych nawyków. Dokładnie, niektórzy mówią o tym, że jeżeli głodówka trwa, przypuśćmy 10 dni, to tak naprawdę dwa razy tyle powinniśmy wychodzić z głodówki, czyli 20 dni. To, co ty mówisz, że jest takie ogólne wychodzenie, to długoterminowe. Mm. Jeszcze tylko powiem o tak zwanym krótkoterminowym, bo to jest bardzo ważne też. Krótkoterminowym chodzi mi, nie że krócej coś robimy, konkretnie mówię o pierwszym posiłku po głodówce. Mm-hmm. Tutaj, żeby nie popełniać takiego błędu, żeby nie jeść na przykład ziemniaków albo innych mąk, bo można skrętu kiszek dostać i umrzeć. To jest koniec. Najczęściej wychodzimy, popularne jest wychodzenie według Małachowa na sokach. Echret od razu na przykład wychodzi na szpinak, na parze. Ma dużo błonnika, przechodzi po prostu przez cały układ trawienny bardzo szybko. Tam się nic nie zaplątuje. To po prostu wchodzi i wychodzi. I tak powinno być. Jeszcze zbiera, powiedzmy, to wszystko. Więc soki, jedzenie z dużą ilością błonnika. Bardzo ważne, unikać mąk i klejących się, nie wiem, ziemniaków, to jest skrobia, bo to jest po prostu grozi tym, że nasze życie w tej grze zwanej życie może się od razu skończyć. No co jeszcze jest ważne na głodówce? O czym nikt nie chce mówić. Ale ważne jest. Jest lewatywa. Lewatywa jest bardzo ważną, częścią głodówki. Znaczy się, zdajemy sobie z tego sprawę o tym, że jest bardzo uciążliwa i że nikt tak naprawdę nie ma ochoty jej robić, ale tak naprawdę jest bardzo nam pomocna w czasie głodówki, bardzo jest ważnym elementem tej głodówki, więc nie, warto o tym nie zapominać. I tak właśnie ta lewatywa, jak to mówisz, zapomniałem, co miałem właśnie powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że to będziemy kończyć. Nie, ale jeszcze chciałam powiedzieć, bo to jest takie, to czego się my nauczyliśmy, nie powiedzieliśmy o te najważniejsze rzeczy, że znaczy najważniejsze, wszystko było ważne, co powiedzieliśmy, ale ale ta ostatnia głodówka, w związku z tym, że była taka trudna dla nas, to zawsze jak gdyby mam różne w głowie takie tęsknoty za różnymi rzeczami, na przykład za pizzą, którą lubię. I wiem, że jest niezdrowa, ale lubię pizzę. Jak można pizzy nie lubić? No. A teraz mam ten czas tej głodówki był dla nas taki naprawdę bardzo, bardzo trudny i gdzieś... Nie umiem tego tak do końca nazwać, tak jakbym dała sobie
sobie, naprawdę sobie postanowienie, że teraz mam się odżywiać tylko owocami, warzywami, jeść naprawdę bardzo dobre rzeczy i że gdzieś nie potrafię nawet tego złamać, wiesz. Czuję o tym, że tak jakbym zdradziła siebie, jeżeli sięgnę po coś, co tak naprawdę mi nie służy. I jest to tak bardzo mocno, głęboko zakorzenione w środku. I co jest zabawne o tym, że my to z Piotrem mamy razem. I ja to może nazwę tak, że ta głodówka była tak ciężka, tak trudna, czasami jak ta podróż, to spotkanie z grzybem, czy z ayahuaską, że tak mnie wystraszyła, że jest we mnie coś takiego, że sobie myślę, ja już nie złapię, że żadne beznadziejne jedzenie, bo już nigdy nie chcę się czuć tak znowu. Nie chcę, po prostu czuję, no wiesz, nie chcę zaszkodzić swojemu organizmowi. Tak, mam wrażenie o tym, że sięgając teraz na przykład po pizzę, czy tam po makaron, po którym się czuję ciężko, tak naprawdę to zrobię coś takiego niedobrego dla swojego ciała, a ja gdzieś przez ten czas, przez tych 10 dni naprawdę byłam tak mocno w tym swoim ciele i w tym swoim umyśle, musiałam się tak naprawdę bardzo mocno sobą zaopiekować, bo byliśmy z Piotrem tacy bardzo słabi i delikatni, gdzieś zobaczyliśmy siebie w tej takiej bezradności, że potrzebujemy pomocy. I dziś mocno dostaliśmy taką mocno tą informację, co zabawne, dostaliśmy oboje taką samą, że naczynia połączone. że wiemy, który to jest pokarm, który nam służy, a który to jest, który nam nie służy. Nie? I jesteśmy tego bardzo mocno świadomi, że pewne rzeczy po prostu, pomimo tego, że są smaczne, pomimo tego, że mamy gdzieś w głowie jakieś tam różne tęsknoty za nimi, to po prostu jesteśmy świadomi, że one po prostu nam nie służą. A są pokarmy i owoce i warzywa, które są świeże, które są, mają taką, dostarczają ci dużo fajnej energii, one po prostu są dobre dla naszego wnętrza. Znaczy, tak nam zlasowały mózg i narkotyki. No właśnie. Normalnie my po narkotykach odwaliło nam. Przestaliśmy pić alkohol, nie pijemy papierosów, jak kiedyś palić. A społecznie, w ogóle zobaczcie, ile rząd, skarb państwa traci na tym, że my, kurczę, nas tak tutaj wygięło nam blachę i my się zdrowo odżywiamy. Normalnie z akcyzy, z mojego portfela nic nie pójdzie na akcyzy do governmentu, nie? Do rządów. Nie. I koniec. Dlatego naprawdę narkotyki, ayahuasca, grzyby zdecydowane nie. Bo zobaczcie, ten kraj, każdy kraj runie przez takich ludzi jak my. Dokładnie, też zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy tak jeszcze naprawdę... Jeszcze będziecie żyli 102 lata, jak ten Albert Hoffman, co wynalazł LSD. System emerytalny bankrutuje. A jedyne rzeczy, które pragniemy, to po prostu otaczać się, być w naturze, bo miasto pokazuje się o tym, że jest zbyt sztuczne i zbyt plastikowe i zbyt... No, to nie jest miejsce, w którym tak naprawdę się odpoczywa. Jedna rzecz, której się pragnie, to... O, chciałabym domek na drzewie. Dobra, ja jedynej rzeczy, które... Przerwałam, ale mi nowość. Jedynej rzeczy, której człowiek potrzebuje, to miłości, a jedynej rzeczy, której może, gdzie może zaznać tej miłości? Tylko w naturze. Tak, i wytargać kota. No dobrze, o lewatywie mówiliśmy? Tak. No to świetnie, to się żegnamy. Cześć, dziękujemy. Cześć. No to fajnie.